w zasadzie to już powoli staje się tradycją w Brzostku, że mamy koncert noworoczny, kolęd oczywiście, w wykonaniu naszego zespołu Take Five oraz grupy wokalnej, która pracuje przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, jak pan dyrektor widział, ze skutkiem bardzo dobrym. Mam powiedzieć, że znakomita większość muzyków to są mieszkańcy gminy Brzostek, a osoby, które śpiewają, to jest kółko muzyczne przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku i efekt ich pracy mogliśmy dzisiaj podziwiać. Zachwycające były wszystkie aranżacje i pomysły na ich wykonanie, zwłaszcza aranżacja wczoraj z wieczora zrobiła to naprawdę ogromne wrażenie. Zresztą wszystkie kolędy, wydaje mi się, miały swój klimat, zupełnie inne wydanie, pokazane były zupełnie w takich nowych oprawach i jak widać było po publiczności, bardzo się wszystkim podobało. Koncert kolęd odbywa się w naszym Centrum Kultury i Czytelnictwa po raz drugi. Natomiast z prawdziwą dumą muszę powiedzieć, że koncerty zespołu Take Five i tej grupy wokalnej są w naszym mieście 2-3 razy do roku. Także ostatni koncert Anny Jantar, poświęcony Anny Jantar i dzisiejsze kolędy, no to jest pewien ciąg, który trwa u nas już rok ponad. Jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny kar, bo zabrakło snów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii głosu, że nie trzeba żałować przyjaciół, że gdziekolwiek są, dobrze im jest, bo są z nami choć w innej postaci. I przekonaj, że tak ma być, że w ogłosach tych wciąż drży powietrze, że odeszli po to, by żyć. I tym razem będą żyć wiecznie. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnij, czy są też mieliśmy okazję zagrać na tutaj w Brzostku. Nawet wydaliśmy taką płytkę małą, którą będzie można zakupić w styczniowym wydaniu Wiadomości Brzosteckich. Także serdecznie zachęcamy wszystkich. No i dzisiaj również odbył się taki koncert, kolędy zagraliśmy. Kolędy, czyli pieśń tradycyjna, dobry temat dla aranżacji takiej troszkę nowoczesnej. Wie pan co, zależy jakby na to spojrzeć. Mnie się wydaje, że jest to bardzo dobry temat, tym bardziej, że te kolędy nie są jakieś mocno skomplikowane, dlatego można się dobrze pobawić na nich. Przede wszystkim dla osób, które tutaj w Brzostku coś grywają, coś śpiewają. Myślę, że jest to dla nich fajna okazja, żeby posłuchać też kogoś innego, może coś wynieść. Myślę, że to jest fajny pomysł, takie koncerty, troszkę pozmieniane aranżacje.